W zestawieniu relatywnie tanich dapów, jakim był X-Duo X3-2, a także Shamling M0, czas spojrzeć na wyższą półkę w kwestii odtwarzaczy muzycznych. Dap, który Wam dzisiaj pokażę, na pewno jest znacznym ulepszeniem względnych poprzedników, przynajmniej w kwestii audio. Panie i panowie, zapraszam do recenzji iPasso DX120. Opakowanie DX120 jest bardzo duże w stosunku do wielkości samego DAP-a. Otwieramy je i pierwsze co ukazuje się to samo urządzenie. Pod jednym dnem mamy jeszcze silikonowe etui, kabel USB typu C, kabel koaksjalny i jeszcze kabel zbalansowany 2,5 mm do wygrzewania podzespołów. Instrukcje obsługi, papierkologię, a także szkło i folię ochronną na przód i tył urządzenia, które także domyślnie są już założone na urządzenie. Przejdźmy teraz do samego urządzenia. Trzeba przyznać, że kształt, jak i teksturę ma całkiem oryginalną. Jest w pełni zrobiony z metalu i są dostępne dwie wersje kolorystyczne, szara i niebieska, którą widzicie na materiale. Na spodzie mamy trzy gniazda. Od prawej strony zaczynając zbalansowane gniazdo 2,5 mm. Standardowe wyjście słuchawkowe 3,5 mm, które od razu wspomnę, bardzo nie lubi się z wtykami czteropinowymi. Jeżeli taki posiadamy, to słuchawki trzeba lekko wypinać. Na koniec wyjście liniowe i tutaj także muszę przestrzec. Otóż nie ma możliwości zmiany głośności, nie czuję jak rymuję, na iBasso DX120, co znaczy, że we wszystko co jest tam podłączone, DAB będzie strzelał pełną mocą. I muszę Was o tym ostrzec, ponieważ jeżeli na przykład podłączycie sobie słuchawki, założycie je na głowę i odpalicie muzykę, to dostaniecie nie lada szoku z racji maksymalnej głośności, no i pomijając fakt, że też możecie sobie spalić słuchawki. I to będzie bardzo boleć w uszy, jak i duszę. W uszy, bo głośność, a w duszę, bo wiecie, stracicie coś tylko dlatego, że włożyliście to w złe miejsce. You know what I mean. Na jednym z boków umiejscowione zostało kilka przycisków do sterowania. Od dołu przyciski do przełączania, które mogą zostać zamienione miejscami, a między nimi służący do pauzowania. Wyżej znacznie większe przyciski do regulacji głośności i najwyżej mniejszy przycisk włączania urządzenia. W mojej opinii ten przycisk powinien być trochę większy. Została nam jeszcze górna część. Wejście koaksjalne, coś co widzę po raz pierwszy, czyli podwójny slot na karty microSD i gniazdo USB typu C, które służy do ładowania urządzenia, a także połączenia go z komputerem, by używać DAP-a jako karty dźwiękowej. Czas przejść do specyfikacji sprzętowej. AK4495 XU208, bateria 3800 mAh, szacowany czas pracy na baterii 16 godzin i z racji tego, że iBasso nie posiada żadnych interfejsów bezprzewodowych, ani Wi-Fi, ani Bluetooth, a także fakt, że tak naprawdę cały czas na nim słuchałem tylko z dokanałówek, to 16 godzin jak najbardziej staje się bardzo realnym wynikiem. Do tego mamy na froncie ekran IPS o rozdzielczości 800x480 pikseli i rozmiarze 3,2 cala, który jest dotykowy. Muszę przyznać, że jest to ze wszystkich testowanych najlepszy ekran, jaki do tej pory widziałem. Jednak jego zakres tonalny jest tak mały, że wiele moich okładek, choć prezentuje się bardzo bogato, to są przypadki, gdzie części normalnie detaliczne są po prostu białą bądź czarną plamą. Czas przejść do samego działania. DX120 włącza się około 10 sekund. System na nim postawiony to Mango OS i głównie jego sterowanie opiera się o dotykowy ekran. Jest on bardzo responsywny i dobrze przystosowany do ekranu urządzenia. Jednak są też gesty, które nie są zbyt dobrze opisane w instrukcji i trzeba je wydedukować samemu, jak na przykład pokazanie tytułu utworu po naciśnięciu palcem w dobrej części ekranu. Z długimi nazwami w folderach nie ma problemu, system po prostu przerzuca część tekstu do drugiej linijki. Samo obcowanie z muzyką, a także jej ustawieniami jest całkiem wygodne, jak na ekran dotykowy. Nawet przesuwanie utworów. Mamy tutaj oczywiście filtry cyfrowe, filtry dźwiękowe, equalizer i najdziwniejszy tryb losowy odtwarzania muzyki, jaki widziałem w życiu. Oczywiście oprócz X-Duo, a także Shanlinga miałem w rękach o wiele więcej do odtwarzaczy muzycznych, tylko po prostu kwestia wyglądała taka, że nie miałem ich na dłuższy okres, dlatego nie mogę się po prostu bardzo o nich wypowiadać. Ale w gruncie rzeczy, jeżeli chodziło o tryby losowe, to najczęściej były to takie jakby trzy typy. Pierwszy typ, odtwarzacz po prostu sobie tworzy losową playlistę i idzie nią w kolejności, czy to do przodu, czy to do tyłu. Drugi, odtwarzacz odtwarza wszystkie następne utwory losowo, a wszystkie poprzednie zachowują się w kolejności. Bądź trzeci, odtwarzacz jest 100% randomem, odtwarza losowo piosenki, czy to idziemy do przodu, czy do tyłu.
Osobiście tego trzeciego nienawidzę. Sprawa wygląda tak, że Aibaso nie jest żadnym z tych trybów. On jest nimi wszystkimi naraz, ale żeby jeszcze było ciekawiej, nigdy nie wiecie, co dostaniecie. Sprawa wygląda następująco, że najczęściej jest to opcja druga, czyli po prostu idziemy do przodu, dostajemy losowe, idziemy do tyłu, dostajemy w kolejności po prostu poprzednie utwory. Czasami jest tak, że odtwarzacz działa kompletnie losowo, czyli po prostu do przodu i do tyłu jest losowo, a czasami, uwaga, bo tutaj muszę tutaj trochę wam to rozrysować. Wyobraźmy sobie taką sytuację, przesłuchaliśmy utwór A. No i chcemy sobie przeskoczyć dalej. Powiedzmy, że następne kawałki nam się nie podobają, więc je przeskakujemy. Więc przeskakujemy B, C, D, E, F. I przeskoczyliśmy też F, choć chcieliśmy go usłyszeć, jesteśmy aktualnie na G. No powiedzmy, że przez przypadek go przeskoczyliśmy. A to myślimy sobie, chcemy wrócić do F, musimy przeskoczyć jedną pozycję, żeby wrócić z G do F. Klikamy raz, żeby wrócić do F. I co się dzieje? Przeskakujemy F, E. Klikacie sobie raz. Wracamy na F i co się dzieje? Odtwarzacz całkowicie pomija te szybko pominięte utwory i tym jednym kliknięciem cofa was do w pełni odtwarzanego utworu A. Excuse me? Ten odtwarzacz to jest po prostu definicja losowości, bo to nie jest tak, że nie wiecie, jaki utwór wybierze utwór, tylko nawet nie wiecie, jak on wybierze ten następny utwór, który będziecie w stanie usłyszeć. To jest piękne. Mocno drażniących rzeczy w przypadku tego urządzenia mógłbym wymienić jeszcze trzy. Po pierwsze, Aibaso bardzo mocno się grzeje. Jeszcze mocniej, kiedy go ładujemy, a kiedy na przykład robimy kanapkę z powerbankiem i wrzucamy go do kieszeni, to po chwili możemy poczuć swąd palącego się plastiku, ponieważ wydaje mi się, że Aibaso w żadnym wypadku nie ma czujników temperatury, przez co jest gorący i gra nadal. Dodatkowo, jeżeli chodzi o samo odtwarzanie, to przełączanie między piosenkami ma swego rodzaju laga, którego możemy znać chociażby właśnie ze słuchaniem na przykład ze smartfonów, co też mnie troszeczkę denerwuje, zwłaszcza, że w przypadku X Duo one następują po sobie całkowicie natychmiastowo. Ostatnia rzecz jest taka, że DX120 niezbyt dobrze radzi sobie z maksymalną mocą. Ponieważ kiedy korzystamy z wyjścia liniowego i tam to oczywiście jest najbardziej jakby wyeksponowane, czy też na maksymalnej głośności ze zwykłego wyjścia, to czasami kiedy przechodzimy przez piosenki, dostajemy taki bardzo dziwny lag i ten lag jest po prostu pokwitowany jakby taką bardzo zniekształconą i zawieszoną wersją utworu, który aktualnie słuchamy. Po prostu trzeszczy i szumi bardzo mocno, no to ustępuje po jakieś powiedzmy 0,2 sekundy, pół sekundy, w zależności od piosenki, ale coś takiego występuje. Pomyślałem, że trzeba po prostu jakby wygrzać pod zespoły, więc użyłem tego specjalnego kabla, wygrzewałem go przez prawie 2 doby, ale to nic nie pomogło i po 2 miesiącach od użytkowania właśnie DX120 nadal to samo występuje. Jeżeli ten materiał do tej pory wam się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, a także subskrypcji, jeżeli jesteście nowymi widzami, ponieważ teraz przechodzimy do tego, jak DX120 gra. I od razu muszę tutaj powiedzieć, że jest to znaczący upgrade względem mojego X Duo X3-2. Jest tutaj o wiele więcej detalu, separacje i rozdzielczość stoją na kompletnie innym poziomie. Różnica między MP3-kami i flakami jest o wiele bardziej zauważalna, nawet na tańszych parach słuchawek. Nieważne co założycie, od razu można dostrzec postęp w samej scenie. Jest znacznie większa, a instrumenty bardziej oddalone od siebie. Choć brzmienie pozostaje całkiem neutralne i wierne charakterystyce podłączonych słuchawek, to nie można tutaj przeoczyć pewnego podbicia wysokich tonów. I choć w większości przypadków dodawało to tylko szczypty detalu na górze, tak na moich Tinaudi te dwa z silikonami pokazałem mordercze, treblowe oblicze. Jeżeli brzmienie byłoby dla mnie wszystkim, to z pewnością pomyślałbym o zakupie DX120 dla siebie, jednak zbyt często korzystam z Bluetooth w moim X Duo, co kompletnie deklasyfikuje ten DAB dla moich zapotrzebowań, co nie znaczy, że jest zły. Brzmi on naprawdę świetnie, a mi pozostaje tylko dalej szukać odpowiedniego zamiennika mojego X3-2, gdzie aktualnie jedyne, co go może godnie zastąpić, to Fio M11, który kosztuje 2200 zł. I to tyle, jeżeli chodzi o Aibaso DX120. Jeżeli wam się materiał podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, a także subskrypcję, jeżeli jesteście nowymi widzami. Oczywiście serdecznie dziękuję sklepowi Audio Heaven za wypożyczenie DX120 do testów. Linki do sklepu, a także do zakupu DX120 macie na dole w opisie. Zapraszam także na swojego Instagrama bitulf.film, gdzie możecie zobaczyć moje zdjęcia, moją... Ja już nie potrafię robić tych końcówek.
Zapraszam także na swojego Instagrama bitlove.film, gdzie możecie oglądać moje zdjęcia, oglądać moje życie na Instastory, a także zadawać pytania na direct message. Odpowiadam na wszystkie pisemnie bądź głosowo. Tymczasem ja się z Wami żegnam, widzimy się przy okazji kolejnych odcinków. Trzymajcie się i na razie.